serkanek. Teraz jest idealny. Ale to jest pyszne. Siedzimy na miejscu oglądających tego wszystkiego i mam do ciebie takie kilka pytań. Jestem ciekawy. Czym dla ciebie jest pasja? Dla mnie pasja to jest coś, co mnie napędza. Coś, co daje mi taką dźwignię, wiesz, do tego, żeby nawet jak mam gorszy czas albo gorszy nastrój, to sobie myśleć, dobra, poczekaj, teraz tak jest, ale pamiętaj, że masz to i to i to do zrealizowania. I to mi daje motywację, to mi daje siłę, to mi daje taki błysk w oku, który powoduje, że sobie myślę, no dobra, to w tym tygodniu to, a w następnym miesiącu to jeszcze coś innego i po prostu paliwo do życia. Pasja do tego zawodu urodziła się, jak już tak bardzo świadomie podejmowałam różne działania na scenie, kiedy wiedziałam, że to nie jest już tak, no dobra, to teraz tak, zrobię coś tam, tylko że to już stało się takie świadome, wiedziałam, że czułam, jaki mam wpływ na widownię, wiedziałam, że to, co robię, wywołuje konkretne emocje u ludzi, wiesz, że wiedziałam, że ja mam nad tym jakiś rodzaj kontroli i wtedy sobie myślałam, kurczę, jak widziałam tych ludzi właśnie, wiesz, którzy na koniec przedstawienia wstają, klaszczą i są tacy bardzo zadowoleni i dostają bardzo dużo pozytywnej energii, to pomyślałam sobie, kurczę, to jest coś, w czym ja się spełniam. W sensie fajnie jest dawać ludziom takie poczucie, że mają dobry wieczór, że coś fajnego dostali. Każdy pewnie ma w sobie taką iskrę, że chce przekazać, zostawić po sobie coś dobrego. I te momenty, kiedy właśnie ta widownia wstaje i ja widzę w oczach ludzi ten błysk właśnie, tę radość, to są te momenty, w których sobie myślę, kurczę, fajnie, że uprawiam zawód, który jest moją pasją. Skąd bierzesz siły, aby realizować swoją pasję? Skąd bierzesz siłę? Dobre pytanie. Ja lubię ten zawód. Ja lubię to, co robię. A jak się lubi to, co się robi, to się po prostu te siły znajduje. Nawet jeśli nie jest łatwo, bo dzielenie życia zawodowego, życia prywatnego, czasu dla dzieci, którego bardzo dużo potrzebuje, nie jest łatwe. A jeszcze tego czasu dla siebie, jako kobiety po prostu, nie jest to łatwe. Dlatego te energie staram się czerpać na przykład z tego czasu z dziećmi, który spędzam, który też mnie motywuje, bo ja chcę być po pierwsze dobrą mamą, po drugie chcę im pokazać, że taka mama, która ma swoje pasje, która je realizuje i która ma ten czas dla siebie, to jest dobry przykład po prostu, żeby te dzieciaki też takie pasje miały. Chcę ich zarażać wspólnymi pasjami, którymi są właśnie podróże. Najwięcej energii czerpię właśnie z moich dzieciaków i ze wspólnego czasu, ze wspólnych podróży, z tego czasu, który spędzamy razem. To bardzo nakręca. Quality time. Tak. Pięknie. A czy lubisz gotować? Lubię gotować, ale przede wszystkim wtedy, kiedy wiem, że nie muszę. Aha. Czyli jak nie mam takiej presji, że wiesz, codziennie muszę gotować dla rodziny, nie sprawiałoby mi to wtedy przyjemności. Staram się tak ze 2-3 razy w tygodniu ugotować coś dobrego. Kasiu, a tak na koniec, gdybyśmy podsumowali, co byś powiedział kobietom na temat pasji? Powiedziałabym, że nigdy nie jest za późno na znalezienie swojej pasji. O. Tak, tego, co sprawia nam największą przyjemność, pozwala zadbać o siebie, bo to jest bardzo ważne. I poczuć, że robimy coś w zgodzie ze sobą, z naszą prawdziwą naturą. Tak sobie myślę, że to może być cokolwiek, co nas cieszy. Jazda na motorze, nie wiem, haftowanie, wychowywanie dzieci. Ważne, żeby to znaleźć, odważyć się to robić, bo z czasem będzie tylko łatwiej. To prawda. Kobiety, idźcie za swoją pasją. Dokładnie. Kasiu, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.